Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Dominik, witam was w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, będzie nietypowo, ponieważ mam zamiar rozegrać mecz Foot Champions, cały mecz Foot Champions na kamerze gwiazdy. Jako, że ostatnio mi nie idzie, nawet nie potrafię wbić G1, to stwierdziłem, że możemy się chociaż trochę pobawić. Na początku mam do was małą prośbę, założyłem nowy kanał. Co jakiś czas będą tam się pojawiały materiały niezwiązane z FIFA, prawdopodobnie inne gry czy cokolwiek. Jakieś tam plany mam. Zapraszam do subskrybowania, nie wiem czy to się tutaj wyświetli, czy będzie link w opisie. Ale no dobijmy tak do 500 000 subów tam dzisiaj, okej? Więc tak, AC Milan awansował do kolejnej fazy Ligi Europy. Nagrywam to chwilę przed losowaniem, więc jeszcze nie wiem z kim się zmierzą, wy to już wiecie. Kessi jeszcze nie dostał upgrade'a, zakładam, że nie wiem, dzisiaj w nocy, jutro w nocy dostanie i wtedy go sprawdzimy. No wszystkie statystyki będą ocenione na co najmniej 80. Jak ja go wrzucę do drużyny? No nie wiem, może zagramy wąsko. I właściwie tutaj zmienimy menedżera, będzie 8 punktów zgrania, no będziemy kombinować, bo naprawdę... Ja go chcę w pierwszej drużynie, choć czekajcie, tak myślę, że... O, to jest pomysł. Wpadajcie również o 18 na mojego Twitcha, ruszamy z live'em, gramy Foot Champions o 19. Nowy event, który no już wiemy na czym będzie polegał, po prostu ulepszanie. To o czym wczoraj mówiłem, nie będę się powtarzał, wiemy, że to będzie karta z Wolfsburga, nie wiem, może Mbabu, Alejandro Gomez z Sevilla i ktoś z Chelsea, pewnie Kante. Niestety mam dla was złą wiadomość, paczkę z ikoną otworzymy dopiero jutro, ponieważ wczoraj praktycznie się nie dało grać, nie można było grać w Squad Battles, nie mogłem ukończyć wszystkich swapów online, więc... Dopiero na jutrzejszym streamie zabierzemy się za tę paczkę, sorry, no ale EA pokrzyżowało plany większości graczy, masakra, naprawdę, przez cały dzień problemy z serwerami, biedne chomiki. No dobra, i co to będzie za mecz? Już widzę Norgę, Norwegia, nie chcę robić takiego challenge'u przeciwko sobie z Norwegii, ale słuchajcie, no muszę to zrobić, jest Pogba, jest Saint-Maximin, Felix... W porządku. Jeśli oglądacie moje streamy, to wiecie, że czasami jak mi tam odwalało, to przełączałem sobie na kamerę gwiazdy i szczerze to ja się na tym dobrze bawiłem, ponieważ co jak co, ale dokładność podań, w ogóle to jak to wygląda, no nie wiem, no FIFA wygląda kompletnie inaczej, no i też ja zawsze miałem po pierwsze duże posiadanie piłki, no i dokładność podań, ponieważ tak jakoś lepiej widzę, do kogo mogę zagrać. Czemu taki challenge? No bo mówię, chcę się trochę pośmiać, pouśmiechać, pobawić. No i mam nadzieję, że też wygramy pierwsze spotkanie w lidze weekendowej. Zapewne z perspektywy przeciwnika będę grał okropnie. Ale co mogę powiedzieć? Ja widzę tę grę teraz odrobinę inaczej niż on. Zobaczmy Mbappé. Może pierwsza sytuacja, i Mendy, ale dobrze, jeszcze kurde, ale chaos. Najgorzej będzie w obronie, wiecie, bo w ataku to jeszcze jakoś idzie. Przełączmy się na Curtisa Jonesa, spalony. Okej, tutaj ładnie została pokazana chorągiewka, czy nie spalony? Aha, to czemu zostałem oszukany? Super, o to właśnie chodziło i teraz do Dybali, Dybala sam na sam, Dybala, Dybala, lewa, no gdzie z prawej nogi? Zwykły Rashford i niezwykły Todibo. Dobra i do boku od razu Dybala, cyk, przyjęcie i zobaczcie jak tam biegnie Mbappé, nie było spalonego, nie ma szans, że był spalony Mbappé sam na sam, pole karne. Kurde, no był strzał, ale nie rozumiem, nie podoba mi się to, że Ramos go tak łatwo dogonił, szkoda, powinien być gol. Dobra, możemy zagrać do boku, znów Dybala, cyk, z pierwszej do Mbappé. No dobra, zmienił się trochę Kylian, super podanie. Jeny, no ten Ramos na razie czyści. Może jakieś dośrodkowanie dołem, zobaczmy, Wayne Rooney, to jest gol! To jest gol, to jest Kylian Mbappé i możemy oglądać te fajerwerki z bliska, sztuczne ognie. No taki typowy gol fifowy jakoś, nie pokazałem tutaj wielkiej inwencji, ale fajnie, że udało się znaleźć takie podanie, fajnie, że Mbappé to kończy. No i prowadzimy 1-0, wiecie co, na razie spoko challenge. No najgorsze jest to, że ja gram lepiej niż normalnie, naprawdę. Dobra. Curtis Jones. Hop, 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 hop. Kurczę, no. Pogba, no nie uderzy z dystansu, nie wierzę w to. Ale może tutaj Felix? Nie ma szans. Dobrze, dobrze bronimy nawet. Tak chciałbym znaleźć jedną dobrą prostopadłą do Mbappé. No to nie było to, ale jest Ronaldo. Trochę tak niewidoczny w tym spotkaniu. Ładny elastyko, Ronaldo. Ojeny, tak nim huknąć z dystansu, ale możemy teraz Kylian, Kylian, Kylian. Jeszcze Rooney, dawaj, dragback. Prawa noga, Wayne Rooney, 2-0, jedziemy. Wow, takie wyzwania to ja lubię. Sam sobie je rzuciłem, ale kurde. Ja się powtórzę, ale ogromnym plusem tej kamery jest to, że tak... Większą pewność siebie czuję w tych strzałach. Wiem, kiedy naprawdę mam dobrą sytuację. Nie kombinuję za bardzo. I szkoda, że jest 30 FPS-ów. Nie wiem, jak to wygląda na YouTubie. Mam nadzieję, że jakoś nieźle. Ale nawet na wersji PS5, bo teraz gram oczywiście na PS4, nawet ta wersja PS5 ma 30 FPS-ów na tej kamerze. No jest to minus, bo jednak czuć, że to nie jest tak samo płynna rozgrywka. Co, Maksymę, nie dogonimy go. Jak to skończy? No niestety, prawa noga, szkoda. Wykorzystał naszą...
nieuwagę, no i to koniec pierwszej połowy. Szkoda, bardzo szkoda tego straconego gola i chcę zobaczyć staty. 55% posiadania piłki, 88% dokładności podań. Szczerze myślałem, że będzie to trochę lepiej wyglądało. Zrobię sobie klasyczną, właściwie nie klasyczną zmianę, no Rashford. Wczoraj mnie zachwycił z ławki, mam nadzieję, że dzisiaj zrobi to samo. Dobra, Rooney, standardowo klasa. I od razu. Hop. Ładnie, ładnie, może jakaś główka na Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Aha. Kurczę, to Dibbo z kolejnym faulem, już drugim. Okej, okay, tutaj Arjen Robben podchodzi do piłki. 67 minuta. Nie będzie uderzał z 33 metrów, będzie chciał to znów rozegrać jakoś szybko. I pewnie teraz podanie do Robbena, a jednak nie do... Aha, super pomysł. Dobra, bo Arjen Robben strzela gola prawie. Ojej, jak ten rzut rożny wygląda, co ja mam tu zrobić? Jakieś tam wykrzykniki, Wayne wygrywa. Choć jest jeszcze Robben na prawej nodze, nie strze... Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Nie, no co... Szkoda wielka. I teraz środkiem Rooney, no tak, super podanie do Mbappé. Ale dobra, Ronaldo znów na prawej nodze, cyk, ty... No nie, no Ramos, przecież go tu nie było. Taw, wracaj się, powinieneś być szybszy od Son Maximin w takiej sytuacji. No nie, gość zrobi kopiuj i wklej, brawo Hradecki. I te... Jones, bez pomyłki, do boku, szybko. No i teraz, nie ma spalonego, nie ma mowy, nie ma mowy, nie ma mowy, Mbappé, Mbappé, cyk, lewa noga, doskonale, 3-2 w 84. Walczymy i mam nadzieję, że wygrywamy. Kurczę, jest Deulofeus, winny skurczybyk, Cristiano Ronaldo, zakładam, że oczywiście wersja 87, bo 92 na ławce by nie trzymał. 87 powiedziałem, czy 97, nieważne. Dobra, ja wpuściłem Mané i Kleibera na środek obrony, żeby to Dibbo nic pod koniec nie odwalił. Plus chciałem piłkarza, który potrafi trochę... Lepiej zagrać piłkę, zresztą Kleiber to w tej grze jeden z najlepszych środkowych obrońców, paradoksalnie. Dobrze, Kleiber. Ale nie, nie, nie tak, nie tak! Jany Deulofeu, czy uda się? Boże, Ronaldo, Deulofeu, gol. Co ja jeszcze nacisnąłem? Nie trafił! Dobra, nie wiem, co się teraz stało. Jak on mógł tego nie wykorzystać? Ostatni gwizdek. Ale czemu? Czemu się trybuny nie cieszą? My wygraliśmy to spotkanie, no panowie, tutaj wiwat, szaliki w górę. A oni po prostu stoją, robią zdjęcia i klaszą. Masakra, to ja tutaj robię taki challenge. Rooney zawodnikiem meczu, bramka, asysta. No szkoda, że nic Ronaldo nie wpadł, no ale Mbappé jak to Mbappé, jak zawsze. Ostatnio to jest nasz numer jeden. Cieszę się, że pokonałem gościa. Bo jak zobaczyłem, wiecie, ten Norgę, no to bałem się. No to co, teraz odpalam normalną kamerę i zobaczymy jak to wyjdzie. Zakładam, że zagram dwa razy gorzej. Okej, okay, znów ten Pogba, Best, Van Nistelrooy. Pierwszy raz gram przeciwko potężnemu Holendrowi. Raczej się nie boję, przepraszam. Ale masakra w tej płynności, nie, teraz to jest kompletnie inna gra na tych 60 FPS-ach, dramat. Zobaczmy pierwsza sytuacja w spotkaniu, Mbappé, czy to wykorzystam, ostry kąt, nie kombinujemy, 1-0. No serio, no, Kylian prowadzi nas do chwały. Ronaldo, mam nadzieję, że zdobędzie kilka kluczowych bramek w tej lidze weekendowej, no ale to co wyprawia wspaniały Francuz, to naprawdę jest jakaś inna półka. Ale zobaczmy, no razem, razem oni tworzą ten duet idealny. Znów, nie zastanawiamy się, strzał, rzut karny. Jeszcze żółta kartka dla Gomeza za tę agresję, no, no... No był zatrzymywany. Ale to nie było, ja nie wiem, ja nie wiem. Dobra, Cristiano musi trochę podreperować statystyki w lidze weekendowej. Ronaldo, 2-0. Kurczę, 250 mecz Taverniera, to mogłem mu dać tę jedenastkę, no ale dobra, tam strzeli z wolnego czy coś. To Dibbo, proszę. To Dibbo, ja, no ja, podanie, gol, Van Nistelrooy. No akurat tutaj Inzaghi by trafił w wersji baby. Nie no, Inzaghi ma dobre wykończenie, przepraszam za taki komentarz. Jednak, no nie podoba mi się to, że nie, nie wiem, no znów to Dibbo, nie? Tak, chyba serio, kupię Varana, Mendiego i tyle. Wayne Rooney, zrób to, zrób to! Takie, wiecie co, jeszcze nawiązując do Kessiego, bo teraz już mogę sobie na luzie pogadać, to no oglądałem wczoraj drugą połowę tego meczu, bo tam w trakcie pierwszej jeszcze streamowałem. Jak... Nie wiem, taki przestraszony byłem w trakcie końcówki. No kurczę, no akurat dochodzi do tych sytuacji strzeleckich, masakra. Jak ja widziałem, co Zlatan zrobił w tych ostatnich sekundach, no tak dośrodkował piłkę, nie wiem, no akurat liczyłem, że piłka z takim doświadczeniem się trochę lepiej zachowa, że nieważne, no nie wiem, pójdzie do narożnika, skradnie te sekundy, a tam Trwena jeszcze miała jedną okazję. Na szczęście sędzia nie pozwolił na rzut rożny, ale stresowałem się, bo już kiedyś miałem taką jedną kartę. Pamiętacie, może nie pamiętacie, był to Ben Yedder. I tak jest, wtedy Sevilla odpadła. Z... chyba to była Slavia Praga, coś w tym stylu. I to też był taki dziwny mecz. Ach, na szczęście tym razem nie straciłem kilkuset tysięcy. Wtedy to akurat nie było chyba jakoś dużo, z 200. Myślę, że gdyby Milan przegrał, to straciłbym jakieś 500 tysięcy teraz.
To Debo. Czemu on nagle... Nie wiem, dobra, no jak już tu jesteś, to dawaj. La Croqueta, może jakaś kombinacja. Hop. Dobre podanie. Cristiano Ronaldo wchodzi. Dybala. Cyk. No nie, no zobaczcie, ilu kurde przed nim jest. Muszę tutaj... To Debo, no poleciał jak Beckenbauer prawie, że tylko no niestety brakuje jakiegoś błysku. No nie, na własne życzenie teraz Best. Zobaczmy, co zrobi Pogba. Wycofanie, biegam tym To Debo, bo tak kurde nie miałem jak się przełączyć. Van Nistelrooy, no hat-trick, oczywiście, że tak. Nie no, co się tu stało? Prowadziłem 2-0 w 7 minut. Oczywiście, karny z kapelusza, ale no kurde. Dobra, nie ma spalonego Tavernier. A właśnie, znaczy, przepraszam, Rashford podanie i dobitka. Sorry, przepraszam, drogi rywalu, że w taki sposób zdobywam gola, no ale... Dobra, tak, czekałem, aż Ronaldo uwolni się od Besta i udało się. Teraz Cristiano w roli skrzydłowego, nie ma za bardzo do kogo zagrać. Ruletka, podanie po ziemi, kurczę! Brawo, brawo. Jones, Ronaldo, no przecież byłem podcięty. Czy będzie pomyłka przeciwnika? Jest. Tylko czy ja to wykorzystam? Marcus Rashford. Oczywiście, że to zablokował. Nie, Ronaldo, gol 4-3, przepraszam, że się nie cieszę. Ale taka głupia akcja, no. Dobra, 40 sekund do końca, Kleiber. Słaby przerzut, to miało pójść do Taverniera. Jeszcze tutaj widzę pressing ze strony przeciwnika. Rashford podejdzie, cyk, koniec. 4-3, dobrze zaczynamy Food Champions. 2 zwycięstwa. Ale tutaj już była nerwówka, no bo wiecie, zaczynam w ładnym stylu, szybko strzelam te gole. Van Nistelrooy, 3 strzały, 3 gole. No tego się bałem, że to, że on ma wykończenie, to jest oczywiste. Tylko kurczę, nie przypuszczałem, że wiecie, no tak łatwo sobie będzie znajdował tę sytuację. Ronaldo zawodnikiem meczu, no okej, Cristiano, przepraszam. Przepraszam za wszystkie komentarze. No tak, 14 strzałów, 11 celnych, ale wygrałem. Dobrze, no dzisiaj będzie to tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Mówię, wiem, że nie będzie Mbappe miał pełnego zgrania, ale co tam, zmienię mu HP na HPD, będzie miał wtedy chyba 8. Wejdzie tutaj Varane i Mendy, no kurczę, tak potrzebujemy tego Varana, bo no wiecie dlaczego. Do zobaczenia dzisiaj o 18 na streamie, czekam na nowy event, może uda się trafić nową kartę, oby pojawiły się player piki, brakuje mi ich trochę. Do zobaczenia, cześć!